Serwis na dotorka artykułu od 11 do 20.30. Część druga z trzech karty praw Romów Europejskiego Forum Romów i Wędrowców. Artykuł 11. Wydalenia i wywłaszczenia naszego narodu nie są potępione przez społeczność międzynarodową, wręcz przeciwnie, opinia publiczna zachęca władzę do kontynuowania antygigańskiej polityki poprzez milczenie i wynagrodzenie. Artykuł 12. Miliony naszych ludzi są zmuszone żyć w etnicznych slumsach, bez przyszłości, bez nadziei. Artykuł 13. Tysiące naszych ludzi zostało wysłanych do walki w europejskich wojnach, bracia i siostry, rodzice i krewni zostali zmuszeni do walki w różnych armiach. Artykuł 14. Zamiast zwalczać przyczyny ucieczki, międzynarodowe instytucje walczą z uchodźcami romskimi. Próby ucieczki naszego narodu przed dyskryminacją i antygigaństwem są interpretowane jako nomadyzm, jako społeczne zachowanie. Artykuł 15. Kobiety romskie są narażone na potrójną dyskryminację, jako kobiety w społeczeństwie, jako kobiety romskie w ruchu na rzecz praw kobiet, i często jako kozły ofiarne w naszej własnej społeczności. Młode kobiety i dziewczęta są szczególnie narażone na przemoc i brak szans życiowych. Artykuł 16. Po wiekach wypędzeń i wykluczenia, niektórzy z nas wybrali drogę kulturowego samostanowienia i wędrowny sposób życia i są szczególnie dotknięci uprzedzeniami, zniesławieniem, przemocą i odrzuceniem. Artykuł 17. Poprzez dyskryminację naszego języka, zwyczajów, tradycji i kultury. Poprzez fałszowanie naszej historii i naszej tożsamości, stworzono wylęgarnię europejskiego antygigaństwa. Artykuł 18. Tysiące romskich dzieci zostało odebranych rodzicom, zmuszonych do adopcji i wyrwania z ich korzeni środek, który przewija się jak czerwona nić przez historię naszego narodu. Artykuł 19 Zniesławienie naszego narodu jako skrajnej grupy społecznej jest podstawą pozbawienia nas praw mniejszości narodowej i braku równego traktowania z innymi ludźmi i narodami. Artykuł 20. Tradycyjne przywiązanie do ekspertów i specjalistów decydujących o naszym losie stanowi rażące naruszenie wszelkiego prawa narodów do samostanowienia. Ta dyskryminacyjna praktyka jest integralną częścią naszego problemu. Ten rodzaj neokolonializmu jest w rzeczywistości przyczyną niepowodzenia Europy w zapewnieniu naszym obywatelom praw człowieka i wolności obywatelskich. Dołącz do narodu romskiego już teraz i bądź częścią pierwszej wirtualnej, nieterytorialnej, bezpośredniej demokracji online Romów. Thank you.